Zabrzanie zaatakowali pierwsi w czwartej minucie meczu. Strzał Henryka Bałszyńskiego efektownie obronił bramkarz Sokoła Dariusz Płaczkiewicz. Dwie minuty później atak gospodarzy. Zbigniew Konieczko dokładnie podał do Tomasza Rząsy, który w takich sytuacjach zdobywa bramki. Zatem 1-0 dla Sokoła. A to 35. minuta. Piotr Najewski podał do Tomasza Rząsy, który dośrodkował wprost na głowę wbiegającemu Piotrowi Kasperskiemu. I 2-0 dla Sokoła. Po przerwie Kniewianie, mając dwubramkową przewagę, oddali inicjatywę gościom. W 65. minucie świetnie grający w zespole Zabrzan Henryk Bałszyński wpisuje się na listę strzelców. Bramka kontaktowa ożywiła napastników Górnika, którzy szybkimi atakami zmuszali do błędów obrońców Sokoła. Tak się stało w 76. minucie, kiedy główkował Jarosz, ale ostatni piłkę dotknął Piotr Kasperski. Remis 2-2 spowodował, że w poczynania obu zespołów wkradła się nerwowość. Sędzia pan Tomasz Mikulski próbował panować nad sytuacją, pokazując żółte kartoniki. Minutę później na polu karnym został sfaulowany Piotr Kasperski, za co arbiter podyktował rzut karny, który na trzecią bramkę dla Sokoła zamienił Tomasz Rząsa. Sokół po dobrym meczu pokonał Górnika Zabrze 3-2. Dlaczego tak tracimy bramki? No ja gram w napadzie, więc może tak pewniejsze było pytanie do obrońców. Nie ma pan pretensji do kolegów z obrony? Znaczy, no nie mam. No, ja jestem napastnikiem, moim zadaniem jest strzelanie bramek.